W dzisiejszym odcinku pomieszam 100 różnych slajmów! Moje ogromne pudło ze slajmami jest niesamowicie ciężkie. Większości z tych slajmów nigdy u mnie nie widzieliście, bo kupiłam je do odcinków, których nigdy niestety nie nagrałam. Zaczniemy jednak od slajmów tych największych. Kiedyś nagrywałam odcinki, jak sama je robię i zobaczcie, całkiem spoko się zachowały. Następny, który sama kiedyś zrobiłam, trochę bardziej klejący, fioletowy, ten już się zupełnie lepi, ale przynajmniej nie jest zeschnięty. A teraz czas na bydlaka. Dostałam go w prezencie od koleżanki i wydaje mi się, że jest tutaj chyba kilogram slajmów. Zobaczcie koniecznie odcinki tych trzech, które robiłam sama. Buteleczki z piciem, fajnie wyglądającą, i wlewamy je tutaj. Te poczwórne są świetne. Na pewno znajdę jeszcze ich takich kilka w moim pudle. Zrobią nam na pewno fajne tęczowe odcienie w tej mieszance. Paluchy mi się skleiły, nie mogę tego odkleić. Masakra! Swoją drogą nagrywam już odcinek, gdzie mieszam 50 slajmów. Więc jeśli Was to ciekawi, już jest na kanale wrzucony, a ten jest taki piękny z owocami w środku i mega owocowe zapachy. Były slajmy z owocami, koralikami, czas teraz na zwierzakowe, czyli mamy prawdziwe akwarium. Najbardziej jestem ciekawa, czy te wszystkie slajmy zmieszczą się do tego pudła. Może coś większego z LOL Surprise. Tego na pewno nagrywam oddzielny odcinek na kanale. O, to jakie urocze misiaki, ale coś tutaj jest bardzo twardego. Idzie. Ten będzie piękny. Przywiozłam go kiedyś z moich wakacji w Wietnamie. Aha, i to jest podzielone na kilka warstw. No to wszystko muszę oddzielnie wyciągać. A teraz slajmy z posypką. Fajnie to wygląda. Jak się ładnie rozlewa. A to wygląda jak deser owocowy. Pianka i galaretka, albo jak kto woli, budyń. Slajmiki z piankami. Ekstra to wygląda, co? To wygląda jak napoje w różnych smakach. To była sama woda praktycznie. Zaśmierdziało! Trochę boję się już tego slajma. Wrzucę więc troszkę większych. A ten jaki jest ekstra. Wielka tuba slajma z posypką i gąbeczką. Szkoda tylko, że jest przezroczysty. Wolałabym go w jakimś kolorku, ale to nic. Kilka mniejszych slajmików. Brokatowy unicorn. Słońce z brokatem też. Jesteście ciekawi, jaki kolor to stworzy? Bo ja bardzo. Tu wygląda to jak jajecznica. A więc jajo! Kto dotrwał do tego momentu, niech napisze jajo w komentarzu. Tylko nie piszcie, która minuta. Nie mówcie, o co chodzi. Niech ludzie będą zdziwieni, którzy wejdą na ten film. A ja będę miała sprawdzian, kto uważnie ogląda gąbeczki. Tu mam takie fajne, wielkie slajmy z jakąś piłką, ale ona nie jest nam potrzebna. Dlatego wrzucam samego slajma. Mam też takie drugie w innym kolorze. Niebieski. Co prawda jeszcze lata nie ma, ale co tam. Czas na lody. W podobnym stylu mamy też korony z pięknymi perełkami. A tu mam slajma w saszetce. Ciekawy temat, co? Wow, ale dziwny kolor. Nie no, po prostu żółty, ale wychodząc z tej saszetki wyglądał trochę obrzydliwie i ma tutaj też figurkę. Kto by chciał cukiereczka, niech klika łapkę w górę pod tym filmem, to dostanie cuksa specjalnie od Gram Pauli. Jeszcze jeden napój nam pozostał. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj sama woda, ale już widzę, że jest to jednak slajm. Coś wielkiego, lolowego. Jeszcze dwa giganty makarony. To naprawdę były jedne z moich ulubionych slajmów. Kilka słonek i misiów. Teraz slajmy jedzeniowe. Zobaczcie, tu są różne makarony. Typowo włoskie, magiczne pasty. A czy jest tutaj ktoś, kto policzył, ile ja już slajmów tu wszystkich wrzuciłam? Bo ja w sumie już straciłam rachubę. Ten jest jakiś troszkę zeschnięty, więc ciężko mi tutaj go włożyć. No chociaż po trochu ich dodam.
Wow, co się z tym stało? Zobaczcie, jaki dziwny. No dobra, wrzucam. Ten już lepszy. Ale pięknie wyglądają zmieszane te kolory. Cud. Teraz miks różnych takich małych slajmików. Ten to już ledwo co go zostało. O, i znalazłam te piękne, poczwórne slajmiki, więc też tutaj polecą i na pewno zmienią nam kolor. Deserki! Wygląda jak czekolada. O, patrzcie na moje ręce, jak w Nutelli. Zostały mi jeszcze lody. Ostatni slime to korona i zaraz będziemy to mieszać. Tak wyglądają z bliska te slimy, a zobaczcie tutaj z pudełka. No, wygląda to ciekawie, co? Druga strona. Wow, z tej wygląda najfajniej. To wygląda jak jakieś owoce tu zatopione, świetne, co? Teraz najważniejsze, czyli mieszamy, zobaczmy jaki kolor nam z tego wyjdzie. Wow, ale tam było wody pełno, ale wymieszamy z tymi klejowymi slajmami robionego przeze mnie. To na pewno złapie tej konsystencji, ale uwierzcie mi, czuję się dziwnie. Jakiś zapach też nieciekawy. Bo był tu chyba jakiś popsuty slajm. Masakra! Ale tęcza tu wychodzi, co? Słyszycie te odgłosy? Piękne te kolory, naprawdę jestem aż w szoku. Myślałam, że to będzie wyglądało jak kółka, ale jednak jest lepiej. Myślę, że w tym slajmie wyszły naprawdę znakomite wzory. Spójrzcie na przykład z tej strony. Niby fajnie, niby ładnie, jednak gdy nachylam się nad tym slajmem, to naprawdę czuję przeogromny smród, musiał się tutaj coś popsuć, ale mimo wszystko poczekam 24 godziny i wstawię Wam tutaj za chwilę klip, jak to będzie wyglądało, jak to się złączy. No hejka, co tam się z Tobą dzieje? No właśnie, zadziała się taka rzecz, że wracam do slajma po aż 2 dniach i jak widzicie wypłynęły nam tutaj gąbeczki na wierzch i pojawiły się nasze kuleczki, więc złączyło się to w jedną gęstą papkę, jednak nie zrobiło to jednolitego koloru, jak widzicie nawet z tej strony mamy tu naprawdę mega tęczę, co uważam, że wygląda wyśmienicie. A tak dla porównania pokażę Wam teraz slajm, który nagrywałam już kilka miesięcy temu, gdzie łączyłam ich 50, no i całkiem ładnie się zachował, choć kolor no taki trochę średniawy, ale tutaj mamy różnicę, bo jest w środku dużo brokatu. Mała reklama mojego sklepu www.glambella.pl. Do każdego zamówienia zdjęcie z własnoręcznym podpisem, autografem. Pojawiły się nowe rodzaje limitowanych boksów. Jeden jest z poduszkami donatami, oprócz tego znajdzie się też inne rzeczy, a drugi z lamami. Mój piesek jest nawet nimi zainteresowany. Gwarantowaną rzeczą jest duża maskotka lama. Zmienia się brokacik na inny kolorek. Oprócz tego znajdziecie tam również inne fajowe rzeczy z lamą i nie tylko, więc zapraszam Was do mojego sklepu glambella.pl, mój piesek też. A ja dziękuję Wam za oglądanie mojego odcinka ze slajmami. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, zobaczcie ten z 50 slajmami. Zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, skomentowania, jaki film byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie o subskrypcji i zapraszam Was na mój sklep Glambella, gdzie do każdego zamówienia dostaniecie zdjęcie z moim własnoręcznym podpisem, a mam tam dla Was super
pudełka z niespodziankami, a w jednym z nich możecie znaleźć taką piękną poduchę Dona. Do zobaczenia, buźka, pa, pa!